niedobrze. Jeżeli będziemy mieli wystąpienie w telewizji, w pytaniu na śniadanie w TVP2. Witamy serdecznie. Jesteśmy właśnie w Warszawie i przygotowujemy się do wystąpienia w pytaniu na śniadanie. Myślę, że wszystko pójdzie tak, jak jest zaplanowane. Jestem troszkę zestresowany, ale myślę, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Bardzo często. Mimo, że niektóre rzeczy wiedziałem, wolałem nie powiedzieć, niż się skompromitować. Słuchaj, siedzisz tu dzisiaj z nami, ogląda cię kilkaset tysięcy osób, mówisz bardzo płynnie i fajnie, jesteś klasycznym telewizyjnym tokerem. Co się stało? Jak w twoim przypadku doszło do tego przełamania, że przestałeś się jąkać? Myślę, że to wszystko przez ten kurs nowej mowy właśnie. Bardzo mi to pomogło. Zobaczyliśmy o tym, to znaczy w telewizji właśnie, moja babcia oglądała i dowiedzieliśmy się właśnie o tej nowej mowie, o tym, że można to wyleczyć jakby. I to był ten sposób. Tak. My pewnie za chwilkę jeszcze do tego wrócimy, o tym porozmawiamy, tylko twoja historia też nas interesuje. Twoje problemy z jąkaniem zaczęły się od wczesnego dzieciństwa? Tak, u mnie zaczęło to się w podstawówce, około czwartej, trzeciej podstawówki. Aha. I właściwie trwało cały czas i potęgowało się. Ale przy tablicy, kiedy cię wywoływano do właśnie najgorzej było w szkole, można powiedzieć. Ponieważ na przykład jak wychodziłem na środek, czy musiałem coś wygłaszać na przykład na środku klasy, to wtedy było najgorzej. Nauczyłem się na przykład na temat, na jakąś lekcję i przy odpowiedzi po prostu blokowałem się tak, że nie mogłem nic powiedzieć. Ale teraz tak samo jak, przepraszam, jak nauczycielka po prostu myślała, że ja nie umiem. Że nie umiesz. Tak samo jak Wojtek, mówisz teraz bardzo płynnie. Tak. Na czym polega ten trening nowej mowy? Tak, pamiętam kiedy pierwszy raz, pamiętam taką sytuację, kiedy pierwszy raz właśnie mówiłem nową mową, bez jąkania, i to było właśnie w sklepie obok, tam w Mikołowie, na Śląsku. I co kupowałeś? Nic, pytałem się tylko o cenę, dlatego żeby był dialog.